Sprężystość to następna cecha wzorcowej techniki biegu. Zanim jednak przejdę do omówienia sprężystości, podsumuję dotychczasowe cechy wzorca ruchu biegowego. Po pierwsze, rytm biegu. Jest to cecha, która w całości oparta jest na koordynacji ruchowej i czuciu poruszających się mas. Koordynacja dotyczy otwartych łańcuchów kinematycznych. Po drugie, proksymalność i bezwładność. Te cechy również dotyczą otwartych łańcuchów kinematycznych. Po trzecie, dynamiczna stabilizacja. To zagadnienie jest związane głównie z ustawieniem miednicy i dotyczy zamkniętego łańcucha kinematycznego, czyli wtedy, gdy noga znajduje się w fazie podporu. Jeżeli chodzi o ćwiczenia koordynacyjne dla otwartych łańcuchów kinematycznych, które w ostateczności prowadzić mają do poczucia rytmu biegu, to takie ćwiczenia zaprezentowałem w pierwszej i drugiej części artykułu o motoryce. Będę jednak wracał do tych ćwiczeń w cyklu kolejnych filmów związanych z treningiem funkcjonalnym. Wkrótce zaprezentuję także proste ćwiczenia na czucie proksymalności i bezwładności ruchu. Można powiedzieć, że będzie to taki trening funkcjonalny na proksymalność i bezwładność. Również w ramach treningu funkcjonalnego dla dynamicznej stabilizacji zaprezentuję ćwiczenia na czucie ułożenia miednicy i obrazy mentalne już w praktycznej pracy z ruchem. Sprężystość jako kolejna cecha wzorcowej techniki biegu również dotyczyć będzie zamkniętego łańcucha kinematycznego, lecz zagadnienie to wkracza nieco głębiej w zasadę działania i koordynacji wewnątrzmięśniowej, czyli koordynacji zamkniętego łańcucha kinematycznego. W świecie zwierząt symbolem sprężystości jest oczywiście kangur, ale to inne zwierzę będzie motywem przewodnim dla obrazów mentalnych, granicznych możliwości lokomocyjnych ludzkiego ciała. Lecz o tym będzie w następnym odcinku. Co jest źródłem sprężystości? Czy obraz mentalny odbicie od podłoża jest tym samym, co obraz mentalny odepchnięcie od podłoża? Czy elastic recoil jest tym, co napędza najszybszych biegaczy na świecie? Sprężystość to zdolność mięśnia do odkształcenia się pod wpływem przyłożonej siły zewnętrznej oraz powrotu do pierwotnego wymiaru po usunięciu tej siły. Nasze mięśnie wykazują cechę sprężystości tylko wtedy, gdy są rozciągane. Mówimy wtedy o ich skurczu ekscentrycznym, czyli takim, podczas którego pomimo kurczenia się mięśnia, jego przyczepy oddalają się od siebie. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy siła zewnętrzna, rozciągająca mięsień, przewyższa siłę, z jaką mięsień się kurczy. Siła zewnętrzna pochodzi od przeciążenia, któremu podlegamy podczas lądowania. W trakcie odkształcania mięśnia gromadzona jest w nim energia potencjalna sprężystości. Energia ta zaczyna być uwalniana z chwilą wyprzedzania środkiem masy punktu podparcia. Mięsień pośladkowy wielki, mięsień czworogłowy, uda i mięsień trójgłowy łydki to są mięśnie, które poddawane są skurczowi ekscentrycznemu w trakcie lądowania. Mięśnie te są prostownikami stawów nogi podporowej i ich układ współtworzy zamknięty łańcuch kinematyczny. W pracy ekscentrycznej bierze udział także rozcięgno podeszwowe. W trakcie lądowania dochodzi do rozciągania wymienionych mięśni, które symbolicznie zaznaczyłem białymi liniami. Zachodzący proces lądowania nazwałem ładowaniem nogi podporowej, czyli gromadzeniem energii w rozciąganych mięśniach. Można sobie wyobrazić, jak z każdą kolejną klatką te mięśnie są coraz bardziej rozciągane. Moment, w którym zawodnik zaczyna wyprzedzać punkt podparcia,
powinien być też momentem maksymalnego rozciągnięcia wszystkich prostowników nogi podporowej. Im więcej energii zostanie zgromadzonej w fazie ładowania, tym dynamiczniejsza będzie faza odbicia. Ta faza odbicia jest to samoczynny powrót mięśni do długości początkowej. To jest ruch powrotny mięśni, który nie jest akcją koncentryczną, nie jest skurczem koncentrycznym, lecz efektem elastyczności tkankowej. Jeżeli biegacz nie potrafi wygenerować sprężystości lub wytłumia ją poprzez na przykład nieustabilizowaną miednicę, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, albo nieskoordynowany skurcz ekscentryczny prostowników, to w fazie odbicia elastyczność tkankową zastępuje skurczem koncentrycznym. I wtedy odbicie zastępowane jest siłowym odepchnięciem, które trwa dłużej i jest mniej efektywne od odbicia. Różnica pomiędzy odbiciem i odepchnięciem potrafi być bardzo wyraźna. Tak wygląda w płaszczyźnie strzałkowej czyste odepchnięcie charakteryzujące się wytłumionymi oscylacjami pionowymi i będącym w zaniku wahadłem tylnym. Tutaj z kolei widok porównawczy w płaszczyźnie czołowej, gdzie po prawej stronie widać przykład czystego odbicia. Z reguły bieg większości ludzi jest połączeniem obu strategii lokomocyjnych. Niemniej jednak czyste odbicie jest cechą charakterystyczną dla najlepszych techników na świecie. Korzystanie z elastyczności tkankowej daje w efekcie krótszy kontakt z podłożem. Ten parametr da się mierzyć podczas biegu, ale sam pomiar nie daje nam podpowiedzi, w jaki sposób skracać ten czas kontaktu, żeby zwiększyć dynamikę odbicia. Zasadą skurczu ekscentrycznego jest jak najkrótszy czas jego trwania. Wtedy dopiero uzyskujemy maksymalną dynamikę odbicia. Wrócę do stop klatki z zaznaczonymi mięśniami. Wyobraźmy sobie, że mięsień czworogłowy uda można zastąpić kawałkiem gumy. Gdy noga ląduje, to zgina się staw kolanowy i rozciąga się mięsień czworogłowy. W ten sposób ładuje się ten mięsień energią potencjalną sprężystości. Następnie, na początku fazy wybicia, kiedy zaczyna ustępować siła zewnętrzna, mięsień gwałtownie się skraca, prostując staw kolanowy. Na czym polega różnica pomiędzy strategią ruchu opartą na elastyczności tkankowej i skurczu koncentrycznym? To jest skurcz koncentryczny, to jest elastyczność tkankowa. To samo dotyczy pozostałych mięśni prostowników stawu. W fazie lądowania i podporu zginające się pod obciążeniem stawy rozciągają prostowniki, by następnie gwałtownie się wyprostować pod wpływem ich powrotu do długości początkowej. Kluczową rolę odgrywa tutaj czas powrotu mięśni do długości początkowej. I to właśnie ta szybkość, ta gwałtowność skracania się mięśni daje w efekcie sprężynkę, którą można zobaczyć na animacji. Ten obraz sprężynki w biegu jest możliwy do uzyskania tylko dzięki elastyczności tkankowej. Skurcz koncentryczny zbyt długo trwa, aby osiągnąć taki balistyczny wzniósł ciała w górę i to z częstotliwością około 3 Hz. Model pracy mięśnia oparty na rozciąganiu gumy ma oczywiście swoje ograniczenia. Można za jego pomocą zasymulować rozciąganie, czyli skurcz ekscentryczny oraz samoczynne skrócenie lub skurcz koncentryczny. Oba zjawiska mogą wystąpić też razem, generując na przykład jednorazowy wyskok. W bieganiu mamy jednak do czynienia z pracą ciągłą, dlatego oparcie strategii ruchu na elastyczności tkankowej, czyli na samoczynnym powrocie do długości początkowej mięśnia, daje najlepszy efekt. Ograniczeniem modelu jest fakt, że guma po osiągnięciu długości początkowej już dalej się nie skróci. Natomiast mięsień może skracać się bardziej, ale już tylko dzięki skurczowi koncentrycznemu. Ze sprężystością ściśle związana jest obszerność trajektorii wahadła tylnego. Jest to bardzo charakterystyczna cecha dla strategii ruchu opartej na elastyczności tkankowej. Ale dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że
Noga zakreśla tak obszerne wahadła. Na początku wybicia prostujący się staw biodrowy, dzięki gwałtownemu skracaniu się mięśnia pośladkowego, jest wręcz porywany w tył, powodując jego przeprost. Taki przeprost stawu jest możliwy pod warunkiem oczywiście, że pozwoli na to odpowiednio długi mięsień biodrowo-lędźwiowy, który jest z kolei zginaczem tego stawu. Elastyczność tkankowa skracającego się mięśnia pośladkowego wywołuje to porywanie całej nogi w tył. W chwili otwarcia łańcucha kinematycznego, czyli w chwili oderwania stopy od podłoża, następuje uwolnienie ruchu uda w tył. Jest to wręcz pokazowy przykład proksymalności i bezwładności ruchu dla otwartego łańcucha kinematycznego. Otwarcie łańcucha kinematycznego powoduje także zmianę działania mięśnia dwugłowego łydki. Dzięki przyczepom początkowym na kości udowej mięsień zaczyna pełnić funkcję samoczynnego zginacza stawu kolanowego. To jest możliwe tylko przy rozluźnionym mięśniu czworogłowym uda. Jeśli strategia ruchu oparta jest częściowo na skurczu koncentrycznym czwórki, czyli odepchnięciu od podłoża, to nie pojawi się samoczynne zgięcie kolana od mięśnia dwugłowego łydki. Jeżeli jednak strategia ruchu oparta jest na odbiciu, to w trakcie trwania wahadła tylnego łydka jest porywana w górę i stopa zakreśla obszerną trajektorię. Niekwestionowanym liderem w aspekcie kopania się piętami po nerach jest Kenenisa Bekele. Ten zawodnik w perfekcyjny sposób korzysta ze sprężystości mięśni oraz bezwładności pracy w wahadłach.